Możemy. Dobrze, to jeszcze raz. Józef Pomiećko, dyrektor Elbląskiego Przedsiębiorstwa Ruchu Telekomunikacyjnych, jednego z wykonawców budowy sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko-mazurskim. Panie dyrektorze, to tak od początku, jaki jest powód waszego, no już nie pierwszego protestu, za co wam konkretnie nie zapłacono? Protestujemy dlatego, gdyż mamy zatrzymane 20% ostatniego naszego wynagrodzenia należnego. Firma EPRT ma zatrzymaną kwotę ponad 6 milionów złotych, firma Łączpol, tutaj mój wspólnik i właściciel firmy Łączpol też ponad 6 milionów złotych. To jest, mówię, około 13 milionów złotych mamy zatrzymane. Wiąże się to z tym, że pracowali dla nas również podwykonawcy. Ci podwykonawcy również nie mają opłaconych należności. To są tragedie ludzkie. Firmy plajtują, firmy mają zblokowane konta, firmy mają komorników, firmy mają światło wyłączone. To są potężne tragedie ludzkie i te tragedie, no co jeszcze można powiedzieć, te tragedie są w naszym województwie. Tak? To są firmy z naszego województwa, gdzie co innego, jeżeli byśmy pracowali na rzecz firmy prywatnej, tak, która gdzieś tam plajtuje, która no nie wypłaciła, ale myśmy pracowali dla budżetu, tak? Wykonaliśmy pracę zgodnie z terminem, a tego wynagrodzenia nie ma. Tak? I cały czas próbujemy, walczymy, jest to czwarta pikieta już w tym roku, no pierwsza była, przepraszam, 30 grudnia, pozostałe trzy są w tym roku. Cały czas mamy obietnicę ze strony przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, ale te obietnice się praktycznie odnoszą do tego, że jak jesteśmy tutaj na spotkaniu, pokrzyczymy, oczywiście słyszymy bardzo tak, tu dostaniecie pieniądze, nie ma problemu. Ostatnie spotkanie, które było, ostatnia pikieta, pani marszałek powiedziała, żeby płacić pieniądze z własnych środków, to co teraz tutaj mój kolega tam próbuje dyskutować. Oczywiście dzisiaj pani marszałek się wypiera z tego, tak? Ale no mówię, no, dzisiejsze spotkanie, godzinne spotkanie ponad, które było, doszliśmy już wreszcie do takiego porozumienia, że próbujemy mieć wynegocjowaną tą kwotę pełną, te 13,5 miliona. W tym tygodniu, do końca tego tygodnia mamy przesłane wstępne porozumienie, wstępna ugoda ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Oczywiście my się do tego odnosimy i w przyszłym tygodniu chcemy tutaj odesłać. Zobaczymy, jeżeli faktycznie jest to tak, że dotrze to w tym tygodniu do nas, no to już jesteśmy na jakiejś dobrej drodze, można powiedzieć, tak jak mówiłem tutaj na początku wychodząc, że to już około 90% będziemy mieli spełnione. Tak? Później najważniejsze jest to podpisanie tego porozumienia, decyzja zarządu, tak? Bo to jest bardzo ważne, bo sama obietnica tutaj prawników to nie jest to, to musi zarząd województwa zdecydować. No i oczywiście czas oczekiwania, to jest najważniejsze. Tak? Czyli trzeba się spieszyć. Tak, bo możemy oczekiwać, no, możemy oczekiwać 3-4 miesiące, możemy oczekiwać około roku czasu. Rok czasu oczekiwania, połowy tych tutaj ludzi nie ma. Tak? Te firmy padły. Czyli uściślimy, o jakiej kwocie teraz mówimy? Do jakiego porozumienia państwo doszli? Doszliśmy do porozumienia, do kwoty pełnej naszego wynagrodzenia, czyli niepełnej kwoty 13 milionów, czyli ponad 13 milionów. Tak? Czyli możemy powiedzieć, że państwa wspólnik, przez którego nie doszło do ugody, dalej się nie zgadza, tak? Dlaczego nie? To znaczy mówimy o tej spółce, w której państwo są podwykonawcami. Tak. To znaczy myśmy wykonywali pracę na rzecz spółki HAWE. Spółka HAWE była generalnym wykonawcą spółki ORS. To jest spółka celowa zawiązana w ramach przetargu na budowę tej sieci i na utrzymanie tej sieci. Tak, na okres 10 lat. Natomiast w związku z tym, że była bardzo trudna sytuacja finansowa w tej spółce pod koniec zeszłego roku, Urząd Marszałkowski zdecydował, że te pieniądze włoży w depozyt sądowy jako zabezpieczenie, dlatego że wypłacenie tych pieniędzy bezpośrednio do ORS-u wiązałoby się z tym, że ORS by po prostu tych pieniędzy nie zapłacił, tak, niżej. Bardzo dobrze. To była słuszna decyzja, tylko że decyzja była obwarowana tym, że troszeczkę było złe porozumienie przygotowane. W ogóle ten wniosek do sądu, dlatego że w tym wniosku do sądu nie było naszych firm, na przykład wyższych wymianych. Myśmy byli oficjalnie zgłoszeni jako oficjalni podwykonawcy, tak, byśmy zatwierdzeni przez marszałka, natomiast we wniosku do sądu nie występujemy.
I to jest jeden z głównych mankamentów, bo żebyśmy występowali w tym wniosku, no to można by było szybciej te pieniądze zapłacić. A teraz jest jedna jedyna tam procedura w punkcie 6, nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły tego porozumienia już tam i depozytu sądowego, na którym się teraz wszyscy prawnicy opierają tutaj i próbują na tej podstawie wypłacić te pieniądze bezpośrednio. Tak to wygląda. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo.